I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Cześć mechanizatorzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda i ile kosztuje proces stworzenia od zera zupełnie nowego, wysoce wydajnego kombajnu zbożowego? Ja tak, i w dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym na przykładzie powstawania kombajnu Fendt Ideal, jednej z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie maszyn tego typu na rynku. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym was jeszcze tylko zaprosić do wzięcia udziału w konkursie, w którym to do zgarnięcia będzie paczka niespodzianka od marki Fendt. A co zrobić, żeby wygrać, powiem na końcu tego odcinka. A teraz, jeśli łapka w górę i sub z dzwoneczkiem już ustawione, przechodzimy do tematu dzisiejszego filmu. Fendt Ideal to jedno z największych przedsięwzięć w historii branży maszyn rolniczych oraz ogromne wyzwanie dla koncernu AGCO, nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale także i logistycznym. Ideal od samego początku planowany był jako kompletna rewolucja, dlatego też cała maszyna była opracowywana od podstaw, zupełnie na nowo, a musicie wiedzieć, że nie dzieje się tak często i jest to pewnego rodzaju branżowy ewenement, bo z reguły producenci, projektując kolejne generacje swoich maszyn, ulepszają jedynie te poprzednie i modyfikują to, co było już wcześniej. W przypadku Ideala punktem wyjścia była czysta kartka papieru, miało być to zupełnie nowe otwarcie i dlatego też projekt ten był aż tak ambitny i kosztowny. Prace nad kombajnem rozpoczęły się jeszcze w 2011 roku. Pierwszym etapem w procesie tworzenia Ideala był obszerny research. Zanim w ogóle wzięto się za projektowanie, inżynierowie AGCO odwiedzili setki rolników na całym świecie, m.in. także tych polskich, i przeprowadzili z nimi wywiady, mające na celu wysłuchanie sugestii i oczekiwań, jakie mają oni wobec swoich maszyn. Przepytywano zarówno użytkowników poprzednich kombajnów ze stajni AGCO, jak i użytkowników kombajnów konkurencji. Wszystko po to, aby mieć jak najlepszy i najbardziej miarodajny przekrój opinii i doświadczeń kombajnistów. Mając spisaną już listę wymagań, pomysłów, sugestii itd., można było brać się za projektowanie. Do realizacji tego ambitnego projektu AGCO zaangażowało inżynierów w aż 4 różnych fabrykach na świecie, należących do grupy. Mieszczące się w niemieckim Marktoberdorf, dobrze wam znane zakłady Fenda otrzymały za zadanie opracowanie kabiny oraz całej elektroniki i elementów sterujących. To właśnie dzięki temu w Idealu, bez względu na wersję, możecie znaleźć doskonale wam znany z Fendów terminal Vario. Decyzja o powierzeniu zaprojektowania kabiny akurat Fendowi nie powinna chyba nikogo dziwić, bo jak wiadomo, maszyny Fenda to od lat wyznacznik, jeśli chodzi o komfort i ergonomię pracy oraz wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, więc lepiej wybrać się chyba nie dało. Zakładowi AGCO, mieszczącemu się w amerykańskim Heston w stanie Kansas, zlecone zostało opracowanie konstrukcji systemu omłotu oraz zbiornika na ziarno. Wcześniej powstawały tam największe rotorowe kombajny, znane pod markami Fendt, Massey Ferguson czy Gleaner. O kombajnach Gleaner też wam kiedyś opowiem, ale to może przy innej okazji. Dziś skupmy się na Idealu. Ideal od samego początku dostępny miał być zarówno w wersji na kołach, jak i na gąsienicach. I właśnie zadanie zaprojektowania gąsienicowego układu jezdnego wzięli na siebie inżynierowie Challengera, światowego lidera, jeśli chodzi o produkcję ciągników gąsienicowych, z fabryką mieszczącą się w amerykańskim miasteczku Jackson w stanie Minnesota. Produkcja gotowych maszyn miała natomiast odbywać się w włoskim Breganze, w fabryce Laverdy, gdzie do tej pory powstawała większość kombajnów marek należących do AGCO. Proces projektowania zajął inżynierom ponad 3 lata. Ostatecznie, po wielu miesiącach ciężkiej pracy, w 2014 roku na pole testowe wyjechał pierwszy zdolny do pracy prototyp. Był to pierwszy, ale nie ostatni taki test. Łącznie w całym procesie projektowania powstało aż 45 prototypów, które poddane zostały ponad 250 różnym testom w terenie oraz 195 próbom w warunkach laboratoryjnych. Wszystko po to, aby wychwycić wszelkie niedoróbki i sprawdzić zachowanie maszyny w naprawdę skrajnych warunkach. To właśnie w czasie testów oraz przewożenia kombajnu z miejsca na miejsce wyciekło do internetu trochę zdjęć przedstawiających prototyp, dzięki czemu mogliśmy jeszcze przed premierą zobaczyć, jak będzie się prezentował. Ostatecznie oficjalna prasowa premiera Ideala odbyła się we wrześniu 2017 roku w fabryce Laverdy we włoskim Breganze, a szerszej publiczności kombajn zaprezentowany został po raz pierwszy jeszcze w tym samym roku na targach Agritechnica w Hanowerze, gdzie zdobył srebrny medal targów.
To, na co najprawdopodobniej wszyscy czekają od samego początku tego filmu, to odpowiedź na pytanie, ile kosztowało stworzenie Ideala. Jak podaje Akko, łączny koszt, jaki poniosła firma przez te 6 lat, od etapu koncepcji do wprowadzenia finalnej maszyny na rynek, to oszałamiająca kwota ponad 250 milionów dolarów, czyli na nasze około 943 milionów złotych. Co więc za taką sumę udało się stworzyć przez te 6 lat? Seria kombajnów Ideal liczy sobie 3 modele: 7, 8 i 9, różniące się od siebie mocą, wydajnością oraz maksymalną szerokością headeru, z jakim mogą współpracować. Najmniejszy Ideal 7 wyposażony jest w 451-konny silnik Akko Power i może współpracować z przyrządem żniwnym o maksymalnej szerokości do 10,7 metra szerokości roboczej. Jako jedyny wyposażony jest także w uproszczony system czyszczenia ziarna, wykorzystujący do tego celu jedynie jeden rotor i oprócz tego nie posiada kilku dodatkowych systemów, jak na przykład Ideal Balance, które posiadają jego więksi bracia. Średnia półka, czyli Ideal 8, jest wyposażony już w silnik Mana, generujący moc 538 koni mechanicznych, posiada dwa rotory i może współpracować z headerem o szerokości do 12,2 metra. No i na końcu największy topowy model, czyli Ideal 9. W dziewiątce mamy do czynienia z jeszcze mocniejszą 647-konną jednostką Mana oraz największym obecnie na rynku zbiornikiem na ziarno o pojemności 17 500 litrów. Co ciekawe, ten większy zbiornik jest dostępny jako opcja także w tych mniejszych modelach, ale z wyłączeniem kombajnu w wersji PL, o której za chwilę. Każdy z tych trzech modeli Ideala może zostać zamówiony w trzech różnych wersjach: wersji Standard, PL oraz T. Wersja Standard, jak sama nazwa sugeruje, to taka standardowa, podstawowa wersja kombajnu, odpowiednia dla większości rolników. Wersja PL to wersja zaprojektowana specjalnie do pracy na polach o dużym nachyleniu. PL to skrót od Paralevel, systemu korygującego nachylenie poprzeczne kombajnu nawet do 14%. Dzięki temu maszyna może pracować wydajnie i bez większych strat, nawet w górzystym terenie. Natomiast wersja T to najzwyczajniej w świecie wersja Ideala, wyposażona w gąsienicowy układ jezdny, zamiast montowanych w standardzie kół przednich. Dzięki przekładni hydrostatycznej wyposażonej w dwa mechaniczne zakresy, Ideal jest w stanie rozpędzić się do maksymalnej prędkości aż 40 km na godzinę. To doskonała wiadomość, zwłaszcza dla tych rolników, którzy posiadają pola w dużej odległości od siebie i zmuszeni są pokonywać dystans pomiędzy nimi kombajnem na kołach albo na gąsienicach. To, co wyróżnia Ideala na tle innych kombajnów konkurencji, to system omłotu o marketingowej nazwie Helix. Ideal to oczywiście nie pierwszy kombajn wykorzystujący do separacji ziarna rotor, czy nawet dwa rotory, bo takie rozwiązanie można spotkać od lat w kombajnach wielu innych producentów, ale to, co wyróżnia go na tle konkurencji, to długość pojedynczego rotora. Ideal posiada obecnie najdłuższy na rynku rotor o imponującej długości 4,84 metra i średnicy 60 cm. Ale zapytacie pewnie, czy te parametry robią w zasadzie jakąś różnicę. Otóż według inżynierów Akko robią i to całkiem dużą. Przede wszystkim większy i dłuższy rotor to większa wydajność w polu, ale oprócz tego także i lepsza jakość ziarna i słomy, z czym wiele rotorów, zwłaszcza tych starszych, miało problem. Warto też zwrócić uwagę na szybkość opróżnienia zbiorników na ziarno w Idealu. Tak jak wspomniałem wcześniej, w zależności od modelu dostępny jest ze zbiornikami o pojemności 12,5 tysiąca litrów w modelach 7 i 8 lub 17,5 tysiąca litrów w modelu 9. W tym mniejszym wariancie szybkość opróżniania zbiornika na ziarno wynosi 140 litrów na sekundę, natomiast we większym sięga już aż 210 litrów na sekundę. Te wyniki robią wrażenie i wygląda na to, że bez przyczepy przeładowczej nie ma co myśleć o sprawnym rozładunku i transporcie ziarna. Kombajny Ideal będą dostępne pod markami Fendt, Massey Ferguson oraz Challenger. Wszystko w zależności od regionu świata, w którym będą sprzedawane. Każdy kombajn, bez względu na markę, będzie malowany na kolor grafitowy, ale w Europie Ideala będziemy mogli zobaczyć z logo Fendt i Massey Ferguson, a na rynkach Ameryki Północnej pod marką Challenger. Na oficjalne polskie ceny Ideala trzeba będzie jeszcze poczekać do przyszłego roku, jednak już teraz na jednym z brytyjskich portali branżowych udało mi się znaleźć informację, że za największego Ideala 9T, wyposażonego w system wyładunku ziarna Streamer 210, system Smart Connect i Trimble GPS, przyjdzie na tamtejszym rynku zapłacić niemal 500 tysięcy funtów. Samym kombajnem wiele nie zdziałamy, także wypadałoby też jeszcze dokupić do niego header, dajmy na to taki 12-metrowy Powerflow, którego koszt wynosi 61 tysięcy funtów. Łącznie za taki gotowy do pracy zestaw, kombajn plus header, przyszłemu właścicielowi przyjdzie zapłacić niemal 561 tysięcy funtów,
co w przeliczeniu na złotówki daje oszałamiające 2 682 000 zł. Cena robi wrażenie, ale można się tego było spodziewać po tak potężnej i wydajnej maszynie. Przypominam także, iż są to kwoty nieoficjalne, przeliczane z funta na złotówki. Oficjalne polskie ceny Ideala poznamy dopiero w 2020 roku i mogą się one w znacznym stopniu różnić od tych brytyjskich. To już wszystko na dzisiaj. Wyszło trochę długo, ale chciałem, aby ten odcinek był najbardziej wyczerpującym materiałem na temat tej niesamowitej maszyny w polskim internecie i wydaje mi się, że udało mi się sprostać temu wyzwaniu. Poza tym, jak widzowie tego kanału pewnie doskonale wiedzą, mam słabość do marki Fendt. No i na koniec obiecany wcześniej konkurs. Aby zgarnąć paczkę niespodziankę od marki Fendt, wystarczy wejść na Facebooka, polajkować tam moją stronę Mateo780 i dołączyć do grupy mechanizatorzy Mateo780, gdzie pod przypiętym u góry postem konkursowym trzeba napisać, co takiego najbardziej podoba Wam się w Idealu. Wyniki będą ogłoszone już w przyszłą sobotę za tydzień u nas na grupie. A teraz to już naprawdę wszystko na dziś. Jeśli odcinek się Wam spodobał, to koniecznie zostawcie pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Po więcej ciekawostek i materiałów odsyłam Was na mój kanał, stronę facebookową oraz grupę mechanizatorzy Mateo780, a my słyszymy się standardowo już w przyszłą sobotę o godzinie 8:00. Do usłyszenia!